Dzień dobry moi drodzy, witam was na moim kanale, tutaj Julia Machunik ala Ciotka Klotka. Dzisiaj nagrywamy vloga niespodziankę, wyjazd niespodziankę, generalnie niespodziankę. Jestem z siebie naprawdę dumna, ponieważ dawno nie udało mi się trzymać w sekrecie aż tylu rzeczy. Moja mama od kilku dni totalnie mi nie daje spokoju, bo jak wiemy, u mnie wszyscy wszystko muszą wiedzieć. Moja rodzina wie, że jedziemy gdzieś na ten weekend, bo to już im powiedziałam z miesiąc temu, żeby sobie zarezerwowali ten weekend, ale nie wiedzą gdzie, nie wiedzą na ile, nie wiedzą po co. Właśnie teraz nagrywałam na TikToka Get Ready With Me, bo też sobie oczywiście działam na TikToku, jak ktoś nie wie, także zapraszam, w końcu jestem TikTokerka, YouTuberka, kobieta wszystkiego. Klasycznie stan pogodowy, pogodynka Julia. Jest słabo, jest mega słabo, dosłownie to jest pierwszy nagle weekend, gdzie cały czas pada, jest szaro, buro i ponuro. Cudownie, klasycznie. Ola też coś tam się podpytywała, aczkolwiek tata to osoba, która w ogóle się nie pytała praktycznie o nic, ponieważ wychodzi tak, że na tym weekendzie tata ma urodziny, więc ja myślę, że w ogóle tata uważa, że ten cały wyjazd, co my tutaj robimy na ten weekend, to jest z okazji jego urodzin. Po części tak, no wiadomo, no tak! Po prostu ten miałam wolny, bo zaraz zaczynamy maraton. W ogóle w sierpniu też się trochę dzieje, także będziemy mieć trochę wyjazdów. Także to jest po prostu coś dla naszej całej rodzinki. Jak mówiłam, czasu za dużo nie mamy, także musimy się już zacząć pakować. Też do najłatwiejszych zadań nie należało, żeby im powiedzieć, co mają spakować, żeby się do końca nie wygadać. Także powiedziałam im trochę ponad stan rzeczy, bo wiecie, no nic się nie stanie, jak wezmą więcej. Widzę, problem i tak będzie w momencie, kiedy tam będziemy jechać, ponieważ ja bym musiała prowadzić auto, a oni by musieli mieć cały czas opaski na oczy, a w sumie... Tak się składa, że mam takie opaski. No nie utrzymamy tej niespodzianki na 100% do samego końca, no bo gdy się jedzie i się zbliża, no to już się wie. Dobra, ja z Olą jesteśmy spakowane, tu ma Ola rzeczy, tu mam ja rzeczy. Ale teraz się nie bawimy, wiesz, ja cię schowam. Będziemy gdzieś jechać, dobra? Schowam cię tutaj do twojej torby, dobra? Zabawka leci. Coś co nam się przyda, ale oni o tym nie wiedzą, to tak. Pędzle, teraz to będę musiała wszystko inkognito to schować. Jak to się nazywa? Paleta. Kartki do malowania. Schowałam to pod moje ubranie. Jako, że tata ma też urodziny, to kupiłyśmy z mamą świeczki, taką fontannę. Tutaj jest prezent dla taty, kupiłam mu ubrania. Torbę z jego patrolu dla taty. Także to też trzeba jakoś schować przed tatą. Ola zrobiła nam na śniadanie takie placki. To jest takie ciasto na pierogi, po prostu bez farszu. Klasyczne takie ciasto. I ono jest po prostu przysmażone na patelni. Pyszne. Ja mniej więcej już nas spakowałam. Muszę podjechać jeszcze szybko w jedno miejsce. A mam 15 minut. 15 minut to mi tutaj nie zdąży dojechać Uber, bo w Rzeszowie jest problem z tym. W jakie miejsce? Co nie liczę. Wziąć tą łyżeczkę do autka? No weźmiemy. Piona? No. A właśnie wyszłam z domu, właśnie pojechałam sobie Uberem. Myślę, że to dodało mojej rodzinie jeszcze więcej niewiadomych, tajemniczych, aczkolwiek odebrałam sushi. O nie, jeszcze mi się tylko to nie wylało. Chciałabym, żeby się nie wydało, że go zamówiłam, bo zamówiłam właśnie taki większy zestaw, jak już dojedziemy na kolację, żeby sobie zjeść. Jestem teraz na zakupach, biorę wszystko, co takie mniejsze, żebym zmieściła wszystko do tej torby. Także wezmę może jeszcze jakiś sok. Tutaj wziąłam awokado, pomidorki, maliny, chleb, żeby mieć na śniadanie, zrobię awokado toast. I chyba tyle, za dużo nie ma co przesadzać, bo... Nie pomieszczę tak. Problem jest taki, że ja nie jestem kierowcą. Będziemy tam jechać trochę, ponieważ prawie 4 godziny. No i nie podam stricte dokładnego adresu, bo to byłoby bez sensu, bo ja wiem, że oni od razu sobie sprawdzą w internecie, co tam się znajduje. Więc muszę znaleźć na mapie jakiś punkt, tak nie wiem, pół godziny do tej trasy. Dobra, pierwszy problem mamy taki, że wylał mi się jeden sos sojowy. Miejmy nadzieję, że jeden. Nie wiem, jak ja to mam spakować, żeby to przetrwało tą podróż. Cała wale z tym sosem sojowym, no tak? Dobrze mi szło. U nas widzowie jest teraz przedwyjazdowa, kochająca, pozytywna atmosfera typu przed świętami i wakacjami. To nie jest super, kochamy się! Bardzo! Moje pierwsze przypuszczenia to było Energylandia, pewnie się pomyliłam i tyle, więc nie wiem co dalej. Dobra, jedziemy! Nie ma czasu do stracenia! Woo! Pokażcie tą radość! Wow! Yeah! Robi niespodziankę rodzinie! Wszyscy się cieszą! Dobra, siedzę w aucie, udało mi się wszystkie rzeczy wnieść, także oni totalnie nie wiedzą, co tutaj jest, tylko żeby już włączyć klimę, bo to sushi będzie trochę jechało. Będziemy jechać właśnie 4 godziny, no nie obstawiam, że to jest Warszawa, no bo powiedziałam im o stroju kąpielowym, ale z drugiej strony mamy Bibi, więc wiecie, nie moglibyśmy pojechać do akwaparku, no bo co byśmy zrobili z Bibi? Tak samo myśleli o Energylandii, no ale Bibi trzeba było gdzieś zostawić, co nie, a bierzemy Bibi, więc Energylandia też odpada. To będzie totalnie inna strona
zrobione niż Warszawa. No Warszawa to nie będzie, FMA to nie będzie, premiera Barbie to nie będzie, bo w ten weekend trochę rzeczy się dzieje. Zaraz wszyscy przychodzą do auta i nagram ich reakcję na adres. Podam im oczywiście ten inny adres, tak mniej więcej pół godziny do celu. Idzie już mama, więc nie mogę mówić, co znakłaś. Proszę cię podsłuchiwać. Dobrze się bawisz? Tak, naprawdę ekstra. Widzicie, mama tutaj to taki właśnie cichy agent. Ona się tutaj pokręci, ona tak coś przypadkiem chce usłyszeć. Ej, ale serio to by było uważam śmieszne, gdybyśmy pojechali po prostu pod kino i wiecie, w sensie po prostu nie wyjechalibyśmy nawet z Rzeszowa. Oni są spakowani, jakieś piżamy, klapki, stroje, a my byśmy pojechali po prostu do kina. Na wszelki wypadek wziął mój paszport. Chwila prawdy. 3, 2, 1, start. Parafia zesłanie Ducha Świętego w lalikach. Idziemy na rekolekcję. Kraków, Katowice, Bielsko-Biała. Do to? Jedziemy do Wadowic, dobra. Bo będziemy obchodzić Wadowice? Papieskie, tak, na kremówkę papieską. No, yeah. Nie zgadnijcie, gdzie jesteśmy. 3, 4, mama, gdzie jesteśmy? W Kłaju, jak wiemy, są najlepsze frytki, więc oczywiście zobaczymy, trzeba to przetestować. Ostatnio nie były najlepsze, przypominam. Bo nie było mnie. I, nie, nie, to ty byłaś i nie były najlepsze frytki i jeszcze prądu zabrakło. A to było tutaj? Tak. No to były dlatego nie najlepsze, bo zabrakło prądu, a to nie jest ich wina, tak? Ola, są dwa nowe ostre sosy. Jakiś sriracha sos, jest jeszcze jeden, what the fuck? To co? Mama, co chcesz? Ale ile ty też tak się... Dlu truskawkowy, ewentualnie shake. Albo frajera jednego. Nie, sriracha mayo. Nie, bierzemy hot chili. No bo ja kupuję sriracha mayo osobno, ja chcę to spróbować. Ale ja kocham sriracha mayo. Dzień dobry, będzie zestaw z kuponu. Przestaw się. To co osoba przede mną? Mogę mówić tylko literę M. Jeden śmietanowy, a drugi hot chili. Nie mogę zaproponować Tina czy Majo. Okej. Daj. Są słodkie. Czym? No, spoko. To jest frytki z Kłaja. Ziu. Fenomenalne! Nie, serio. Ciepłe? Nie, są ciepłe i posolone. Wczorajsze na przykład jedzenie było... Teraz spróbujemy ten sos sriracha mayo. Dobry, jest naprawdę taki. No powiedz mi, ile to znaczy na zawsze. Jesteś na zawsze. Na zawsze. Na zawsze. Nie, 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 nie. Ładnie śpiewam, bo nie słyszę. Pięknie. Ładnie? Tak. Cudownie. Ale będę duży. Nie ma być burzy. Nie, 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 nie. O nie, 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 nie. On nie wie, że ma do czynienia z bestią. Jeśli będzie miała dalej diabeł, to i dziecko. Praca ciągle. Silent disco! Sole. Ona nie wie, że ma do czynienia z bestią. Jeśli będzie miała dalej diabeł, to i dziecko. To jest silent disco. O, co? Dobrze się czujesz? Dwie panny na sali. Ola, co ty słuchasz? Ola, wykonawca i tytuł! Ola, wykonawca i tytuł! Moi drodzy, mamy już tylko pół godziny, ale bardzo ładny widoczki. Daj candy, daj candy. Nie. No daj candy. Nie. Proszę. Nie, no nie! Odbijam ten zepsuty świat i idę tędy z nią, z moją malutką candy, którą mam zawsze obok, bo tylko ona wie, w którą stronę chce iść. Jak tu jest ślicznie. Minuta nas dzieli, do tego bym cię powiedziała, a teraz w drugą stronę, tylko 3,5 i będziemy. Nie, tak serio to możesz stanąć gdzieś na poboczu. Teraz mama musi założyć maskę. Ja nie zakładam maski, bo ja mam moją... Ola, musisz założyć maskę. Nie! Gdzie spać? Będziesz to za to, że jesteś kierowcą, będziesz miał pierwszeństwo. Pierwszeństwo? Do informacji. Czy ty grasz w szeregu? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? I nie ściągacie ich do kiedy wam nie powiem? Do jutra. Gdzie? Ja nie do jutra. Ale piękne widoki. Ale za mną jest to... O, jednorożec. Co kochanie, podoba ci się? Daleko jeszcze? Ja, co to jest? No idzie. Chyba kot. Dlatego jedno, że nie widzimy. Cześć, ty jak na rekosterze teraz. A, chyba lepiej, że nie widzimy, powiem ci szczerze. Słyszę, jak jedno.
uwalne liśki właśnie. Ja pierdolę. Gdzie to na ponowna droga? No. Będziemy pomału, bo musimy zjechać. No. Jak zjechać? Trzymajcie się. No. Oczy wyobraźni działają. Czujesz jak w Chorwacji na tą plażę. To jest pikus tamta plaża chyba. Powinnaś tylko powiedzieć, że to trzeba mieć terenowe auto. Nawet ci pisali, że trzeba mieć albo łańcuch, albo napęd na cztery koła. Myślałam, że mamy. Nie, my nie mamy napędu na cztery koła, czyli wyższe auta, kochanie, takie, wiesz, dziwne. Julia! Ładnie. No, mam tam wierzę, czy? Czy nie idziemy teraz z tyłem? No, dalej, takie mamy dalej, uczucie, na koniec. Nie? Rzuć tata, bo tata nie ma ten. Okej, okay. Ładnie? Patrz, to jest nasz. Ślicznie, mamy na samym końcu oddalony, a w ogóle przyjechaliśmy do domki, ale takie piękne, żeby wychillować. Prosto, prosto, prosto. No chodź przede mną, chodź, no przede mną. Ale jeszcze kawałek. Czekaj, ja pomogę, ja pomogę. Ono szykuje. Okej. Miałam rację. Ja chcę zobaczyć zjazd. Śliczny, to to? No. No piękny, ładna łazienka. Ja to nie widziałam. Jaka ładna. Chcesz nagrać jakąś musiałaś? No, dziękuję, Bibi. To jest wszystko tutaj oszklone. Tutaj jest tarasik i tu wszędzie jest zieleń. Wszędzie jest totalna chillera. To jest miejsce, totalny reset. Ale powiem ci jeszcze, jak obstawiłam Energylandię i... i Santiago? No, Santiago. To przeszło mi przez myśl, ale tak... mega błyskawicznie to przez film, no. Przez filmik pustyny. Ja nie mogę powiedzieć, to bym wzięła ci siedzenie pustyny. Kolacja jakaś, nawet płatek nie wzięliśmy. Żadnych. Spokojnie, kolacja jest ogarnięta też. Co moje myśko, podoba ci się bibulka? Piciu, musimy dać. Podoba się mi bibulce, tak? Podoba się mi bibulce moje, tak? Bibi będzie zadowolona, jak my tu jej damy łóżeczko, pani prezes. Uuu, poker. Mamy na śniadanie tak. Sklepek do tostera. Po co poszłaś do sklepu? Julcia, mogłaś mi powiedzieć, że nie mamy coś? No pięknie. Suszki. Yeah. Wow! I croissanty. No, proszę bardzo, do malinek na śniadanko. Dzień dobry, przyszłaś do Bibi? Ja, kotka. Jaki ładny. No. Nie wiem, czy można głaskać tak. Jezus, on sam się pogłaszcza. Teraz jej podgrzewamy właśnie tą wodę w bani. Siedzimy na mnie czaj. No, serio. Ale ciepły, przyjemny. Ale ciepły, przyjemny właśnie. Taki jakościowo fajny. Ej, proszę państwa, włączamy. Oh yeah, zaczynamy. Tak można żyć. To jest życie. Gdzie są rodzice? O nie! Przyszedł, o nie, Bibi cię zazdra... O nie, Bibi zagląda zdradę! O Jezu, jak się patrzy! O Jezus! Ojeju! Ale patrz, jak on się patrzy do niego, to jest taka... ta koleżanka, która masz się nie martwić, on jest taki... Ej, ale w sumie ślimak od tej strony. Ola na łonie natury. Próbuję zobaczyć, jak działa łażak. To jest kontenciera. Idziemy sobie właśnie na Bibi. Ona... O, już koniec, tak? Już koniec dziedzicie. Jak ty się odstrzeliłaś do tego sklepu spożywczego. Właśnie będziemy sobie jechać do jakiegoś sklepu. Musimy ogarnąć gdzieś jakieś ciastko dla taty. Prowadziliśmy rodziny. Bo o torcie możemy chyba zapomnieć. Ale to by sam zabrać tort. Jest dopiero 11, ale jest taka chillera. To jest tak cudownie, naprawdę. Idealne miejsce, żeby odpocząć. Jacuzzi, jeszcze zaraz będziemy malować obrazy, bo wzięłam. Po prostu idealny vibe. Dobra, akcja zrobiona, mamy ciasto dla taty, znaleźliśmy nawet jakąś cukiernię, także super. To są po prostu moje dorosłe zakupy. Jakaś parasolka i spray jabłkowy. Uwielbiam takie rzeczy. Nie jest to zdrowe. Sama chemia sprayu, ale czasem można.
Jeszcze to może, żebym tego nie zobaczył. Po prostu już nie wiem, co on zrobił. My dajemy tam balona. Dobra, to tego nie zauważył. Aczkolwiek wyciągam prezent, wszystko. Tata nagle tu idzie, ja. Naturalna pozycja, co robisz? I najlepsze jest to, że nie mogę teraz głosować inkognito, bo tata na nas patrzy przez szybę. Jesteście, pan jest szybszy niż wy, naprawdę. Proszę. Bibi, ja to wygląda, jakbyś robiła jeżyki. No, mięsny, wygląda taki mięsny, jeszcze edycja ciastka. Dobra, i teraz tak, idziemy jak gdyby nigdy nic z aparatem. Zostawiamy, chwilę gadamy, później ja przechodzę i przenosimy te rzeczy. Zrób jeszcze zdjęcie pamiątkowe tego. Teraz jaka jestem zadowolona, super. No ekstra jest. Ale masz masę. Sto lat, niech żyje, żyje nam. A to Remi! Osiemnastki tylko w moim samochodzie. Kochamy cię bardzo. Tak, bądź z nami. Ale może przyleci do nas. Ej, ale ja tylko tutaj przyszłam, pokaż. Nawet nie dotknęłam. A ty bo właśnie mi się chciałam powiedzieć, że to musi być dobrze. Balon jest tam, ale jeszcze żyje. Diabelska moc. Come to me. Wingardium Leviosa. Będzie to. Ridiculous! Spokojnie, oni myślą, że to koniec, ale to jeszcze nie koniec. My jeszcze mamy farby do malowania, o czym oni nie wiedzą. Mam jeszcze cały zestaw malarza dla ciebie. Malował, tak? Żebyśmy sobie malowali gdzieś wszyscy obrazy tutaj. Super! Ale powiem szczerze, jak były małe, to właśnie no, miałem. Nie miałeś malować. Zdolności albo... Teraz też jesteś mały. Stan naszej chillery jest taki, że Ola powiedziała, żebyśmy sobie malowali obrazy tak, że każda osoba dostaje, wiecie, po 5 minutach i musi dokończyć obrazek. Mama powiedziała, że nie pamięta, jak w to się gra i ile jest słów do ułożenia. No bo ja myślałam o skrablach. Ale no to. Skrable bo wy tak pograbi. Wymieniacie się. Teraz się nie kończy, bo chciałabym ten obraz dokończyć. No kurde, no! Jola, Jujcie! Nie, no kto zniszczył tak mój obraz? Nie, co to za festiwal słońca? Ja wiecie co, ja to naprawię. Nasze obrazy w tej chwili prezentują się tak, i uważam, że gdyby to tutaj zostawić i ktoś by to znalazł w tym lesie, to przecież to jak gdybym ja to znalazła, to bym się tak zobaczyła. Koszmar z ulicy Wiązów. To prawda, ja bym się osrała, gdybym to zobaczyła. Ola, czego jest sobie bawię, przyjaciółka? Ola bawi się w basenie. Super, Olcia, zrób nura. Mamy piękne słoneczko, w ogóle według prognozy dzisiaj cały dzień miał padać. Wczoraj padało. No i miałyśmy inne prognozy, ale nawet jak wcześniej sprawdzałam, to cały dzień dzisiaj miało padać, dopiero jutrzejszy dzień miał być ładny. A jest takie ładne słoneczko, a wczoraj właśnie padało, ale to był mega vibe, bo jak to wszystko wiecie, widać jak ten deszcz tak spada, fajnie było, mi się wczorajszy deszcz podobał. Teraz mamy właśnie grillka, proszę bardzo, czy chata bogata. A co to? A to morelki, myślałam, że chcesz coś pokazać. A serweteczkę. A mamy nawet serweteczki, dokładnie, tak, ryweczki, kiełbaseczki, sałateczka, piwko zero, bo my tu odpowiedzialni ludzie jesteśmy. O, tam sąsiedzi też robią grilla. No i pięknie. Tutaj jacuzzi, to chiller. Ona już zasypia. Jest to, moi drodzy, szpiegiem. Będziemy śledzić, co Ola robi. Uwaga. Co Ola robi? Jaka to tam sprawdza w tym telefonie? Chodzi i chodzi.
tej siku, ale zobaczmy, czy wejdzie do mamy. A, nie będę podglądać, dobra. Gdzie jest Julia? I uwaga. Jest! Zajdź ze mnie. No zajdź ze mnie, jak chcesz zjeść się na nie. Bibi. Bibi, zobacz. Zrobię wam jeszcze szybki tour. Tutaj sąsiedzi też już się pakują. Tutaj tarasik. Tutaj grill. Tutaj przepiękny las. Wszędzie dookoła są światełka, które właśnie się w nocy świeciły. Tutaj wchodzimy do domku. My byliśmy w jedynce. I tak to się wszystko pięknie prezentuje. Bardzo ładnie tutaj kuchnia. Ekspres do kawki. I antresolka. I tak się prezentowała jeszcze, proszę państwa, łazienka. Przepięknie w ogóle wizualnie. Ten domek mi się podoba tak bardzo, serio, każdy detal, że ja manifestuję, żeby mieć taki domek kiedyś własny. Nie ma, jak oni będą z przytupem. Moje włosy po prostu są tak pokręcone po tym jacuzzi, bo wczoraj nie umyłam włosów, ale wczoraj było super, tak dobrze się bawiliśmy, jeszcze graliśmy w te skrable, po prostu przecudownie, przecudownie, serio, spędziliśmy mega fajny czas, mega chillera, bardzo ładnie. Super, wypoczęłam, zrelaksowałam się elegancko. Naprawdę. Bardzo mi się podobało! No, nasza rodzina ma problem z zakazywaniem emocji pod YouTube'a. To nie kontentowa rodzina. Powinno się być takie, wiesz... Wow! Niesamowite! Wow! Rewelacja! Ola, jak ci podobało? Bardzo. Ola, Jezu, kontentowa rodzina... Wow! Właśnie tak. Dziękujemy, Julia. Dziękujemy! Julcia, Julcia! Julcia! I nabijają się ze mnie. Nie, cały co czas. Ty? Nie, nie. Ola! Nigdy w życiu. Ta, jak ci się podobało? Podobało mi się bardzo. Dziękujemy naszej kochanej Julci. I ja! Super dobre! Czy jedziemy jeszcze na pewno? Bo było świetnie! O, a, i bierzemy Julę do góry. Nie, nie, co? Wiecie co, chodźmy stąd, chodźmy stąd, już nie chcę być odrzucana. Bez głosu, dobra, dodam jakieś okrzyki. Okej, okay, dziękujemy. Proszę, ja teraz... Let's go. Luksusowo było. Pa. 10 na 10. Pa? Pa. Pa. No to czyli ja nie wracam, ja to zostaję, a to pa. Miło było was gościć, moi Habirze. Pa, 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 Bibi, nara. A nie masz psychy teraz skarżyć do jacuzzi. Ola, YOLO, żyjesz tylko raz, żyjesz na planecie kamienia. Teraz. Skakuj. Ale weź pokaż i wskocz.